Cześć, z tej strony Marta z sezonu literackiego. Sama się muszę do tej nowej nazwy przyzwyczaić, bo cały czas mam ochotę mówić z życia między wierszami, ale nie, z sezonu literackiego. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem i będzie to Try a Chapter Book Tag, czyli po polsku chyba jeden rozdział. I wydaje mi się, że pierwszą osobą, która wprowadziła ten tag na polski BookTube, była Caroline z vloga Made by Caroline, ale nie jestem w tym momencie na 100% pewna. Jeżeli chodzi o ten tag, to wybrałam sobie do niego 4 książki i będę czytać pierwsze rozdziały z tych 4 książek i na tej podstawie zdecyduję, którą książkę przeczytam w następnej kolejności, to znaczy najszybciej z nich. Te 4 książki, które Wam za chwilę pokażę, to są książki, które mimo wszystko chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku, na które od jakiegoś tam czasu mam naprawdę dużą ochotę i na pewno przeczytam każdą z nich. Po prostu ten tag myślę, że zdecyduje, którą przeczytam najszybciej. No i książki, które ja sobie tutaj wybrałam, to jak możecie zobaczyć, jest Tajemna historia, Historia pszczół, Misula i Moja najdroższa. No i co? Myślę, że nie ma co przedłużać, po prostu przejdę do przeczytania pierwszej książki, to znaczy pierwszego rozdziału z pierwszej książki i zaraz do Was wracam. So take your feelings and set them free. Someone else will pick them up and put them where they're supposed to be. In the heart. In the heart. Okej, jestem już po przeczytaniu pierwszego rozdziału z książki Moja najdroższa, Gabriela Talenta. I to, co najbardziej mnie uderzyło po przeczytaniu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu, tam chyba 27 stron miał ten rozdział, po przeczytaniu tych stron, najbardziej uderzyło mnie to, jaka ta książka jest niesamowicie smutna. Styl pisania jest po pierwsze taki bardzo melancholijny, a po drugie sama ta historia atakuje czytelnika w taki emocjonalny sposób już od pierwszych stron. I tutaj już na pierwszych stronach poznajemy Turtle, czyli 14-letnią dziewczynę, która mieszka z ojcem, z problemami natury psychologicznej, z problemami w nauce i z syndromem sztokholmskim chyba, tak mi się wydaje po przeczytaniu tego pierwszego rozdziału. No i właśnie mamy też tego jej ojca, który z jednej strony mówi do niej cały czas moja kruszynko, ale z drugiej strony też zwraca się do niej bardzo wulgarnie. I to, co się wydarzyło już na koniec tego pierwszego rozdziału, po prostu naprawdę łamie serce. I ja wiem, że ta książka będzie bardzo dobra, ale jednocześnie bardzo ciężka emocjonalnie i muszę przyznać, że jestem bardzo zaintrygowana po przeczytaniu tego pierwszego rozdziału. Bo poza tym jest też po prostu napisana w taki niesamowity sposób, taki, no tak jak wspomniałam, taki właśnie melancholijny, który jakoś to mnie przemawia mimo wszystko i no myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobra książka i bardzo mi się podobał ten pierwszy rozdział. Biorę się teraz za drugą książkę z mojego stosiku i będzie to Misula, czyli Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim Jona Krakauera i zaraz do Was wracam z moimi wrażeniami po przeczytaniu pierwszego rozdziału. No dobra, już mi się udało przeczytać ten pierwszy rozdział i muszę przyznać, że o ile sama tematyka tego jest bardzo ciężka, no bo jednak mówimy tutaj o gwałtach, tak ten pierwszy rozdział nie wywarł na mnie aż takiego wrażenia. On był też bardzo krótki, opisywał przypadek jednej dziewczyny zgwałconej właśnie przez kilkoro futbolistów w 2010 roku. Ale ten styl tutaj jest taki bardzo mocno reporterski, trochę jak nawet taka praca naukowa, powiedziałabym. Są tutaj takie, wiecie, odniesienia, jest cytowanie blokowe, tak jak po prostu w jakiejś pracy magisterskiej czy licencjackiej. No i właśnie przez to jest taki suchy, wyprany z emocji i przynajmniej ten pierwszy rozdział, bardzo króciutki zresztą, bo miał zaledwie kilka stron, jakoś bardzo do mnie nie przemówił, no ale jest to reportaż, więc tak naprawdę można się tego spodziewać. Oczywiście nie skreślam absolutnie tej książki i na pewno będę ją czytać w tym roku. Może nie w pierwszej kolejności, bo zdecydowanie z tych dwóch książek, które do tej pory przeczytałam, to znaczy te pierwsze rozdziały, o wiele bardziej przemówiła do mnie Moja najdroższa, ale Misulę też chciałabym bardzo jeszcze w tym roku przeczytać. Trzecia książka, którą będę czytać, to Historia pszczół Mai Lunde. Jest to książka bardzo głośna, bardzo popularna, zresztą widzę, że tutaj zdobyła jakieś nagrody. Niedawno też wyszła najnowsza książka tej autorki, czyli Błękit i to jest taki cykl opowiadający o takich zagrożeniach ekologicznych naszej planety, czyli co się może wydarzyć akurat w tym przypadku, kiedy wyginą pszczoły w błękicie, kiedy zabraknie wody. Także wydaje mi się, że tematyka jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo dobrze, że takie książki powstają. No a ja zabieram się za czytanie tego pierwszego rozdziału i zaraz Wam powiem, co o nim myślę. No i dobra, przeczytałam pierwszy rozdział Historii pszczół i pierwsze, co mnie uderzyło w tej książce i nie ma to związku za bardzo z samą treścią, to, że papier, z którego wykonana jest ta książka, strasznie śmierdzi. Nie wiem czemu, ale bardzo mnie ten zapach drażni i myślę, że z tego powodu będzie mi książkę ciężko czytać. No ale jeżeli chodzi o samą treść, to ten rozdział też nie był zbyt długi. Wiem, że ta książka składa się jakby z takich trzech osi czasowych, to znaczy mamy chyba przeszłość, tak jakby współczesność i przyszłość. No i właśnie ten pierwszy rozdział to była ta przyszłość i to już był świat w momencie, gdy pszczoły wyginęły
i gdy ludzie musieli zapylać rośliny ręcznie. I rzeczywiście tam brakowało żywności, nie było w ogóle zwierząt, bo pasza dla zwierząt była nie tyle za droga, co za ciężko było zapylić te rośliny, żeby też karmić jeszcze zwierzęta, bo trzeba było przede wszystkim wykarmić ludzi. No i ta rzeczywistość tutaj jest przedstawiona w taki naprawdę przerażający sposób, bo ludzie pracują od rana do wieczora, zapylając te kwiaty ręcznie. Wyobraźcie sobie, jaka to musi być żmudna robota. Małe dzieci, tutaj właśnie jest chyba pokazane, z tego co zrozumiałam, że z roku na rok jakby ta granica wieku, kiedy dzieci muszą zacząć pracować, się zmniejsza, bo narratorka tutaj wspomina, że ona zaczęła pracować w wieku 15 lat, a w tym momencie, kiedy dzieje się akcja tej książki, do wioski przychodzą nowi pracownicy i są to 8-letnie dzieci. Także no jest to straszne, bardzo przerażająca wizja i jestem ciekawa, jak to się dalej rozegra, do czego, co w ogóle doprowadzi do końca do tego wygnięcia pszczół, jak do tego przyczyni się człowiek i jak w ogóle, jak to będzie się odnosiło też do przeszłości, bo no rozumiem teraźniejszość i przyszłość, ale jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo w przeszłości, bo tutaj jest taka oś czasu z tyłu i na tej osi czasu jest pokazany rok 1852, więc to taka dosyć odległa przeszłość, także no muszę przyznać, że bardzo mnie to ciekawi. No i przyszła pora na ostatnią książkę z tego mojego stosiku, chyba jedną z najbardziej interesujących pozycji ostatnich, powiedzmy sobie, lat. I jest to Tajemna historia Donny Tartt. Także zabieram się do czytania pierwszego rozdziału i niedługo do Was wracam. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Okej, jestem z powrotem. No jeżeli chodzi o tajemną historię, to przeczytałam prolog i kilkanaście pierwszych stron z pierwszego rozdziału, bo cały rozdział miał około 60 stron, także no było to dosyć sporo. No jeżeli chodzi o tę książkę, to zaskoczyło mnie to, że jest napisana bardzo lekko. Spodziewałam się takiego topornego, ciężkiego języka, trudnego, takiego, na którym się trzeba naprawdę skupić. A jest to napisane naprawdę tak dosyć przyjemnie i czyta się dosyć sporą łatwością, czego się nie spodziewałam po tej książce. Jeżeli natomiast chodzi o samą historię, no to w prologu już dowiadujemy się o morderstwie jednego z tych kolegów, o którym wszyscy już mówili, wszyscy na pewno wiecie. Jeżeli widzieliście jakąkolwiek recenzję tej książki, ja myślę, że tak, bo jest ona bardzo, bardzo popularna na polskim BookTube. Także już w prologu właśnie dowiadujemy się, że jeden z tych przyjaciół został zamordowany przez resztę z nich, bo nie wiem dokładnie ilu ich tutaj jest. Natomiast pierwszy rozdział zaczyna się od opowieści głównego bohatera, który ma na imię Richard. I szczerze mówiąc, te pierwsze strony były takie dosyć nudne, bo poznajemy historię życia tego bohatera, to znaczy od dzieciństwa, przez liceum, aż po moment, gdy dostaje się na studia i poznaje właśnie tą grupkę swoich przyjaciół, razem z którymi będzie chodził na zajęcia z greki. No i właściwie tyle się dowiedziałam po przeczytaniu tych tam chyba 30 stron pierwszego rozdziału i prologu, także nie jestem jakoś szczególnie zaintrygowana tą historią, szczerze mówiąc. I gdybym nie znała tajemnej historii z wielu bardzo, bardzo pozytywnych recenzji, to nie wiem, czy bym się do końca tą książką zainteresowała. No ale ponieważ wiem, że mnóstwo osób tę książkę chwali, właściwie chyba nie słyszałam żadnej negatywnej recenzji na jej temat, no to zakładam, że ona jest naprawdę świetna. No i tak jak mówię, zaskoczeniem było dla mnie to, że jest napisana stosunkowo lekko, więc to myślę, że jeszcze bardziej mnie do niej zachęci. Na pewno nie będzie to mój pierwszy wybór, ale cieszę się, że poznałam sposób pisania tej książki, bo wiem już, czego się mniej więcej spodziewać i myślę, że dzięki temu szybciej się za nią zabiorę. Także jeżeli chodzi o książki, które do tego tagu wybrałam, to zdecydowanie najbardziej z nich zaintrygowała mnie Moja najdroższa i myślę, że po tę książkę sięgnę najszybciej. Drugą w kolejności postawiłabym chyba Historię pszczół Mai Lunde. Jeżeli chodzi o Tajemną historię i Misulę, to stoją one mniej więcej na równi, także pewnie to się będzie wszystko zmieniać. Mam tylko nadzieję, że uda mi się każdą z tych książek przeczytać do końca tego roku, bardzo bym tego chciała. No ale tak jak mówię, zdecydowanie Moja najdroższa tutaj wygrała, najbardziej mi się podobała i zainteresowała mnie już od pierwszych stron. Także Wam też tę książkę polecam, myślę, że warto się nią zainteresować już po pierwszym rozdziale, także no coś w niej według mnie jest. Dajcie znać, czy może czytaliście już te książki i jeżeli tak, to którą z nich Wy wybralibyście jako pierwszą? Jestem tego bardzo ciekawa, bo może nasze opinie się trochę różnią. A tymczasem to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten tag. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. I na koniec chciałam tylko jeszcze przypomnieć o tym, że założyłam grupę na Facebooku, która nazywa się Literackie Sezonki. Serdecznie Was zapraszam do dołączenia tam i do dzielenia się wrażeniami z aktualnie czytanych książek, czy w ogóle czym tylko chcecie na grupie, także link będzie oczywiście na dole w opisie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć! So the days became weeks, it felt just like the night before.